Wracając do Blendera, chciałem pewną rzecz omówić, bo stwierdziłem, że to jest ważne. Mianowicie, jak macie kolekcję i zaznaczacie ją jako całość, trzeba zwrócić uwagę na orientation i tu, bo jak jest lokal, chociaż nie, tutaj się obiekt nie rozjeżdża, ale tu po tej stronie, jak ustawię lokal, to wam się rozjedzie na bok obiekt. Sprawdzę, czy to ma... O, kursor działa ok. Także uważajcie z 8... Aha, tutaj też jest problem. Undo. Spróbuję teraz się pomocą osi global. Aby cały obiekt obracać i przesuwać i aby elementy wam się na bok nie rozjeżdżały, możecie tylko oś typu global użyć tu i tu. Co to jest? Tutaj sprawdzę. Tu nie, bo wtedy jak zaznaczymy individual origins, to nie, to całkiem odpada. Co to jest to? To jest ok. Bounding box center, median point, a active element. Zostawcie tak, jak wam tu pokazałem, inaczej elementy będą się rozjeżdżać. Mogę kierownicę ukryć. Scooter model. Jak zaznaczę całą główną kolekcję, to są elementy osobne. Jak widzicie, mogę je normalnie przesuwać. Trochę krzywo wyszedł ten skuter. Holender, wygląda to strasznie niesymetrycznie. Potem sobie to naprawić, jak mogę to naprawić? Używając opcji Ukrainie zaznaczone. Użyję potem siatkę, ale pamiętajcie, aby kolekcję przesuwać za pomocą funkcji global. Jak macie orientację typu global. Aha, jakbyście chcieli pozbyć się przeźroczystego menu, to możecie wejść do interface, region overlap i macie już włączony, normalnie cieniowany interface. Show hidden objects, pokaż obiekty ukryte. Na razie póki co ja nie potrzebuję tego i tego. Tu w kolekcji są opcje, które trzeba na to zwrócić uwagę, ale ja dzisiaj wam pokazałem, jak przesuwać całą kolekcję, żeby obiekty się nie rozjeżdżały.